Panie starosto, komendant gminny Tukaj melduje pododdziały na uroczystości 70-lecia OSP Golce. Szanowni goście, członkowie i sympatycy Ochotniczych Straży Pożarnych. Ochotnicze Straże Pożarne należą do najbardziej zasłużonych organizacji społecznych w Polsce. Ich głównym zadaniem była i jest walka z ogniem i innymi klęskami żywiołowymi. Odwaga, męstwo, hart ducha oraz poświęcenie graniczące z ryzykiem to cechy, które wyznaczają charakter strażackiej służby. Pełnicie ją bez względu na własne bezpieczeństwo, dając wielokrotnie dowody najwyższej odwagi w ratowaniu życia, zdrowia i ludzkiego mienia. Ochotnicze Straże Pożarne służyły i służą ojczyźnie i społeczeństwu, bezinteresownie i z pełnym zaangażowaniem. Strażacy ochotnicy w różnych okresach i systemach politycznych gromadzili się pod sztandarami z przesłaniem niesłychanie aktualnym dziś, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Takie jest motto strażackiego powołania. Strażacy wiodą prym w swoich lokalnych społecznościach, stanowią wzór obywatelskiej postawy, realizujący w praktyce szlachetny nakaz niesienia pomocy bliźnim. Współczesność niesie ze sobą nowe wyzwania, nadzieje, oczekiwania, ale i zagrożenia. Trzeba umieć łączyć tradycje z nowymi ideałami po to, by żyło się normalnie, czyli w poczuciu bezpieczeństwa i spokoju. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym strażacy i społeczeństwo z Golcy z dumą i satysfakcją obchodzą piękny jubileusz 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Każdy jubileusz to okazja do spojrzenia wstecz, do oceny tego, co już dokonano. Ochotnicy z Golcy mają okazję zaprezentowania się w pełnej gali, przedstawić własną historię, siedzibę, osiągnięcia i posiadany sprzęt, gdyż tych 70 lat nie zmarnowano, lecz wytężoną pracą, zaangażowaniem wielu członków OSP i społeczeństwa osiągnięto wiele. Dzisiejsza uroczystość, gromadząc niemałą grupę strażaków z terenu gminy, sąsiednich jednostek, znajomych oraz przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i władz, staje się zarazem nagrodą za bezinteresowną, ofiarną służbę. Liczna grupa strażaków uhonorowana zostanie medalami i odznaczeniami. Druhny i druhowie z Golcy, z okazji waszego jubileuszu w imieniu władz samorządowych gminy, Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ojczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej i swoim własnym składam wszystkim gratulacje i wyrazy uznania za ofiarną społeczną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Serdecznie dziękuję Wam za wykazywanie pełnej gotowości w realizacji trudnych i odpowiedzialnych zadań mających na celu ochronę życia, zdrowia i ludzkiego mienia. Jestem przekonany, że dzięki swojej sprawności działania i
zaangażowania w pracę społeczną na rzecz środowiska jesteście godnymi kontynuatorami chlubnej tradycji pożarnictwa. Dziękuję rodzinom strażaków za wyrozumiałość wobec tych, którzy często kosztem najbliższych angażują się i poświęcają innym. Wszystkim strażakom życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, w życiu rodzinnym oraz wytrwałości w realizacji trudnych zadań. Druhny i druhowie, Szanowni Państwo, pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu serdecznie powitam przybyłych na dzisiejszą uroczystość szanownych gości w osobach. Witam serdecznie wiceprezesa Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ojczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Kłobucku, starostę kłobuckiego drucha Henryka Kiepurę. Witam sekretarza oddziału powiatowego Związku Ojczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Kłobucku, druhnę Eugenię Kubańską. Witam zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, brygadiera Roberta Ladry. Witam radną Rady Powiatu, panią Anetę Kiepurę. Witam komendanta gminnego drucha Aleksandra Tukaja. Witam radnego z waszego okręgu wyborczego Marcina Sommerfelda. Nie wiem, jeżeli jest, to proszę dołączyć również do prezydium tutaj. Widziałem również radnego Wiesława Żerlińskiego. Witam serdecznie. Witam proboszcza parafii Truskolasa księdza Józefa Kosa. Witam dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej Andrzeja Kałę. Witam prezesa klubu sportowego Amator w Golce Marcina Nowaka. Witam przedstawiciela Nadleśnictwa w Kłobucku pana Stefaniaka Marka. Witam sołtysa wsi Golce panią Annę Parkitną. Bardzo gorąco i serdecznie witam orkiestrę dętą z OSP Borowej Klepaczka. Witam serdecznie sponsorów, przybyłych strażaków wraz z pocztami sztandarowymi oraz mieszkańców Golcy i sympatyków Strażstwa Pożarniczego, przybyłych na dzisiejszą uroczystość jubileuszową. Proszę Państwa, ponieważ ksiądz proboszcz śpieszy się po mszę o 16:00, dlatego też bardzo proszę o poświęcenie figurki świętego Floriana, patrona naszych strażaków. Proszę bardzo. Za chwilę poświęcę figurkę świętego Floriana. Drodzy druhowie i druhny, szczególnie tutaj z Golcy, wiemy, kto to był święty Florian, uznany przez was za waszego patrona. On, który chroni, strzeże przed wszelkim niebezpieczeństwem, przed pożarem, ale przede wszystkim chroni was, którzy ratujecie, kiedy zaistnieje pożar. I dlatego prosimy świętego Floriana, aby waszej pracy, tej wyjazdu do jakiejkolwiek, jakiegoś kataklizmu, nie tylko pożaru, bo wiemy, że wszędzie i zawsze jesteście, was chronił i ustrzegł wasze rodziny i dlatego będzie prosić o to stawiennictwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się.
Pobłogosław, Panie Boże, tę figurkę świętego Floriana, aby święty Florian, patron strażaków, strzegi przed wszelkimi niebezpieczeństwami, ale równocześnie chronił naszego mienia i naszego życia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.